Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, a dzisiaj pokażę Wam test praktyczny wypiekacza do chleba firmy Tefal. Na samym początku tego filmu mogliście zauważyć parę zdjęć chlebków, które właśnie zostały zrobione w tym oto urządzeniu. Widzicie teraz, że to urządzenie ma aż dwa mieszadła. Fajna sprawa, bo jeżeli robimy naprawdę duży chleb, to dwa mieszadła się bardzo przydają. Lecz minus tego jest taki, że jeżeli chleb zostanie upieczony, no to mamy do wyciągnięcia dwa mieszadła, nie jedno. Więc taki jest minus. Ale chlebki naprawdę wychodzą idealnie. Pod jednym warunkiem. Jeżeli przestrzegamy naprawdę przepisów. Jeżeli nie będziemy przestrzegać dokładnie, to zamiast chlebka będziemy mieć zakalec. Ja tą maszynką zrobiłem już około 12 chlebów, z czego 11 chlebów na drożdżach, a jeden chleb na własnej roboty zakwasie. Teraz właśnie widzicie chlebek na zakwasie. Ten proces trwa o wiele dłużej niż na drożdżach, lecz uwierzcie mi, smak jest nieporównywalnie lepszy w porównaniu do chleba z drożdżami. Przed nami chleb pszenny, 100%. Jest to szybki chleb. Jak widać, chlebek chrupiący, ciepły, no naprawdę rozpływa się w ustach. Jedyny minus jest tego taki, że jeżeli spróbujemy jedną kromkę, to zaraz się okaże, że jednak chleb, który waży około kilograma, została tylko piętka albo nic z niego. Wiadomo, jak chleb jest ciepły, świeży, to automatycznie lepiej nam smakuje. To urządzenie posiada aż 19 programów, z czego jeden tryb to jest manualny, gdy chcemy zrobić jakiś przepis własny, a jeden program jest szybki, czyli że w ciągu półtorej godziny będziemy mieć gotowy produkt, gotowy chleb. Teraz przed nami, w tym momencie robimy właśnie z żoną chleb na programie manualnym zakwasu. Teraz zakwas. Najważniejsze jest to, aby postępować dokładnie według przepisu. Jeżeli pierw jest napisane woda, to pierw wlewamy wodę. Jeżeli później jest sól, dajemy sól. Jeżeli później jest olej, dajemy olej. I tak dalej, i tak dalej. I teraz patrzcie, chlebek ten zaraz będzie pieczony. Czyli program ustawiamy tutaj, program manualny, czyli już nie będzie maszynka mieszała produktu, tylko będzie go wypiekała. O, ustawiony jest program numer 15 i czas godziny, czyli że chleb będzie się piekł nam przez godzinkę. Różnica pomiędzy tym wypiekaczem a tańszym jest tak naprawdę w wyglądzie, w cenie i w paru innych rzeczach. Między innymi, że mamy tutaj w tej maszynce aż 19 programów, moc 1600 W i dwa mieszadła. Jeżeli nie będziecie potrzebować aż dwóch mieszadeł, to nie ma sensu aż wydawać tylu pieniędzy, bo ta maszynka kosztuje aż 600 zł. I ten chlebek jest naprawdę znakomity. To wszystko w tym filmie, a Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi i nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę.